Pan Edmund Malinowski jest dla mnie cichym bohaterem Powstania Warszawskiego. Przez swoje życie cały czas pielęgnował miłość do ojczyzny. Był człowiekiem bardzo otwartym. Powtarzał zawsze, że nie musisz słyszeć, żeby walczyć z wrogiem. To on miał nauczyć wybranych uczniów szkoły praktycznego obchodzenia się z bronią. Byli przygotowani od strony takiej ideowej do walki podziemnej, do pracy konspiracyjnej, do walki powstańczej. Żołnierze z plutonu głuchoniemych byli wyjątkowo sprawni, byli wyjątkowo wysportowani. Te osoby z plutonu głuchoniemych miały ten niezwykły instynkt. To, że ci ludzie nie słyszeli wybuchu bomb, to dodatkowo pokazuje ich charakter i odwagę. W dziejach II wojny światowej nie było drugiego takiego oddziału. Dopiero po 1989 roku można było coś na ten temat więcej pisać. Stowarzyszenie Anthill poznało historię Edmunda Malinowskiego w 2021 roku, a to za sprawą naszej działalności na terenie dawnych ziem Rzeczypospolitej Polskiej, czyli na terenie zachodniej Ukrainy, gdzie prowadzimy działania rewaloryzacyjne na cmentarzu cywilnym w Kiwercach i tam odnawiamy pomniki nagrobne i dbamy o tą przestrzeń i o pamięć o osobach tam pochowanych. Między innymi na terenie naszej parafii jest stary polski cmentarz zabytkowy, który od początku, jak tutaj przyszedłem na tę parafię, no razem z parafianami zajmujemy się tym cmentarzem, sprzątamy, robimy porządki, szukamy jakichś nowych polskich nagrobków. Jednym z pomników nagrobnych, który został poddany pracom konserwatorskim, był pomnik Hieronima Malinowskiego. Prowadząc działania na pomniku, robiliśmy kwerendę wokół rodu Malinowskich. Rodzina Malinowskich na Wołyniu mieszka od końca XVII wieku. Polski heraldyk, autor jednego z herbarzy, Kasper Niesiecki, wyodrębnił dwie gałęzie rodu Malinowskich. Jedna legitymowała się herbem Pobóg, druga się legitymowała herbem Ślepowrąt. Mieszkali w kilku miejscowościach, jak Szpanów, Dzidowicze, Żabka. I w tych miejscowościach mieli swoje majątki. Familia Pobóg może pochwalić się słynnym budowniczym kolei andyjskiej. Natomiast z rodziny osiadłej w Żabce pochodzi bohater naszego filmu Edmund Malinowski, urodzony 8 listopada 1898 roku w Kiwercach. Miasteczko Kiwercy utworzyło się jak... Kiwerce to miasto, które wyrosło wokół stacji kolejowej, przyciągając do siebie liczne rodziny kolejarzy i osób obsługujących kolej. Były rodziny zależniczników i tych, kto obsługował zależniczników. I właśnie na kolei w Kiwercach pracował tato Edmunda Malinowskiego. Edmund już jako dziecko chodził do takiej szkółki potajemnej w Kiwercach, gdzie brał nauki w języku polskim, ponieważ chodząc do szkoły państwowej, można powiedzieć, była to szkoła czteroklasowa z językiem rosyjskim, jak to było w zaborze. Następnie Malinowski kontynuował naukę w gimnazjum w Łódzku. Wybuch I wojny światowej zmusza Malinowskich do przeprowadzki. Przenoszą się do Humania. Ostatnie 2 lata przed maturą Malinowski chodzi na tajne komplety z literatury polskiej i historii. Jednocześnie uczy się w rosyjskiej szkole. Pod koniec I wojny światowej, kiedy państwa zaborcze zaczęły zwracać uwagę na kwestię polską, podjęto wysiłki w celu utworzenia polskich oddziałów. W 1917 roku, po zdaniu egzaminu maturalnego, Edmund Malinowski wyraził chęć wstąpienia do jednej z takich jednostek. Jednakże, aby dołączyć do polskiego oddziału, konieczne było najpierw wstąpienie do rosyjskiej armii.
Otrzymał nawet obietnicę od rosyjskiego oficera, że zostanie przypisany do pierwszego korpusu polskiego w Rosji pod dowództwem generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Niestety obietnica ta okazała się złudna, a Malinowski został skierowany na front, gdzie brał udział m.in. w walkach w 315 Głuchowskim Pułku Piechoty. I tam też za bohaterstwo Edmund Malinowski został oznaczony Krzyżem Świętego Jerzego czwartej klasy. Poza odznaczeniem ukończył szkołę podoficerską, zdobywając stopień chorążego. Brał udział w walkach z bolszewikami, którzy po wybuchu rewolucji w Rosji rozpoczęli działania dywersyjne przeciwko armii Imperium Rosyjskiego. W wyniku tych wydarzeń wielu żołnierzy dezerterowało z macierzystych jednostek, co skutkowało potyczkami, a wielu z nich wpadało w ręce bolszewików, trafiając do niewoli. Sam Edmund trzykrotnie znalazł się w sytuacji, gdzie dostał się w ręce rewolucjonistów, jednak za każdym razem zdołał uciec. Pomimo wielu prób nie udało mu się dołączyć do polskiego oddziału. Mimo nawiązania kontaktu z jednym z polskich komitetów wojskowych w Rostowie nad Donem, skierował się na Wołyń. Tam nawiązał współpracę z polską organizacją wojskową, uczestnicząc również w walkach u boku żołnierzy ukraińskich przeciwko bolszewikom. Poważna choroba spowodowała, że dopiero z początkiem 1919 roku powrócił do Kiewerc. W tym czasie odrodzona i niepodległa Rzeczpospolita stała w obliczu nawały bolszewickiej. Edmund Malinowski ponownie podejmuje chęć walki w szeregach odrodzonego Wojska Polskiego. Zostaje powołany do drugiej kolumny samochodowej w Warszawie w plutonie pancerno-motorowym. Walcząc w tym plutonie, brał udział w obronie Lwowa, walczył na Wołyniu i również brał udział w ofensywie na Kijów. Pod Żytomierzem jego samochód pancerny został uszkodzony przez artylerię bolszewicką, ale szczęśliwie załoga się uratowała. Kiedy nastąpił pokój Ryski w marcu 1921 roku, Edmund Malinowski uznał za stosowne jeszcze bronić granic Rzeczpospolitej i udał się na Górny Śląsk, gdzie przyłączył się do III Powstania Śląskiego. W tym Powstaniu Śląskim brał udział jako łącznik, jeżdżąc motocyklem Harley Davidson. Zachowała się fotografia, na której widnieje Edmund. Przechowywana jest w Muzeum Powstań Śląskich. Kiedy Powstanie Śląskie się zakończyło, Edmund Malinowski, jako jeszcze wojskowy, został skierowany do Warszawy, żeby tam służyć w Policji Państwowej. Służył na ulicy Chorzej. Wkrótce po tych wydarzeniach powrócił na Wołyń, gdzie przez krótki czas pracował w Urzędzie Skarbowym w Równem. Teraz właśnie w czerwcu tego roku 2023 obchodziliśmy setną rocznicę naszej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kiewercach. Parafia, która została założona w 1923 roku. Wydaje mi się, że też Edmund Malinowski na pewno też był świadkiem tych wszystkich wydarzeń, które w tym czasie tutaj odbywały się w naszej parafii. W tym czasie ukończył kurs nauczycielski i od końca 1921 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel i kierownik w szkołach powszechnych na terenie powiatu łódzkiego. Aktywnie zaangażował się w działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego Szkół Powszechnych. Przez kilkanaście miesięcy uczy w 6 placówkach. Przypadkowo nawet z Rudni zachowało się zdjęcie, na którym widać Edmunda Malinowskiego wśród nauczycieli tej szkoły. Podczas nauki w Sokulu, jako oficer rezerwy, zdecydował się nostryfikować ten stopień sierżanta, zapisał się na 6-miesięczny kurs dla żołnierzy we Włodzimierzu Wołyńskim, który ukończył i wtedy został już pełnoprawnym sierżantem. Na początku 1931 roku przeprowadził się z Kiewerc do Warszawy. Przez kilka miesięcy pełnił funkcję kierownika Ogrodu Jordanowskiego w stolicy, a następnie został wychowawcą w Domu Poprawczym przy ulicy Jagiellońskiej. Pod koniec tego roku podjął pracę jako wychowawca i nauczyciel w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych przy Placu Trzech Krzyży, gdzie zdobył także umiejętność posługiwania się językiem migowym. W
tym czasie, jak już się trochę ustabilizował, zapoznał swoją przyszłą żonę, Marię Gądzyńską, z którą w 1933 roku wziął ślub. W roku 1935 ukończył 6-miesięczny kurs opieki społecznej nad dziećmi o nazwie Wszechnica. Do 1938 roku zamieszkiwał przy ulicy Książęcej w Warszawie, po czym otrzymał mieszkanie w tzw. domku ogrodnika na terenie Instytutu Głuchoniemych. Instytut Głuchoniemych, początkowo pod tą nazwą, został założony przez księdza Jakuba Falkowskiego w Warszawie w 1817 roku. Te budynki, które widzimy do tej pory, powstały głównie ze zbiórek społecznych, więc jest to takie dzieło niesamowite. W roku 1842 powstała szkoła dla niewidomych. Instytut też zmienił nazwę właśnie, Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych. I tak funkcjonował pod różnymi zarządami, w pewnym czasie pod zarządem rosyjskim, kiedy były zabory. Druga Rzeczpospolita rozwinął się. Nadeszła wojna 1 września 1939 roku, wybuchła II wojna światowa. Edmund Malinowski znów trafił do wojska, gdzie w stopniu sierżanta dowodził plutonem w kolumnie samochodowej naczelnego wodza. 20 września znalazł się w niemieckiej niewoli i został przetransportowany do obozu przejściowego w Terespolu nad Bugiem. Stamtąd w styczniu 1940 roku zdołał uciec i powrócić do Warszawy. Kiedy powrócił do stolicy, musiał nauczyć się żyć w nowych realiach, realiach okupacji niemieckiej. Zaangażował się w działalność konspiracyjną. Wówczas pracował jako wychowawca i nauczyciel w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych na Placu Trzech Krzyży. W 1940 roku dołączył do Związku Walki Zbrojnej, przemianowanego później na Armię Krajową. Instytut Głuchoniemych. Ludzie tam pracujący niemalże od początku byli zaangażowani w działania konspiracyjne. Pierwszą osobą, która zaangażowała się w działalność konspiracyjną, był nauczyciel wychowania fizycznego, pan Wiesław Jabłoński, który przyjął pseudonim Łuszczyc. To on jako podporucznik, oficer zaczął tworzenie konspiracji. Początkowo było to kilka osób, potem ta konspiracja urosła mniej więcej do 20 osób. Ochotnicy chcący wstąpić do konspiracji rekrutowali się spośród uczniów Instytutu. Edmund Malinowski miał praktykę wojskową. To on miał nauczyć wybranych uczniów szkoły praktycznego obchodzenia się z bronią. W swoim mieszkaniu w domku ogrodnika na terenie Instytutu Głuchoniemych organizował teoretyczne szkolenia wojskowe. To również tam przyjmował przysięgi od nowych członków wstępujących do AK. Przychodzono do tego domku trójkami, pod pozorem korepetycji, pod pozorem rozmowy o pracy domowej można takie szkolenia było organizować. Byli to ludzie o bardzo takim gruntownym wykształceniu patriotycznym, podawał Instytut Głuchoniemych księdza Falkowskiego. Oni byli wychowani do miłości, do ojczyzny, do Polski, więc byli przygotowani od strony takiej ideowej do walki podziemnej, do pracy konspiracyjnej, do walki powstańczej. Byli wreszcie przez te 3 lata szkoleń przez Edmunda Malinowskiego przygotowani także do walki zbrojnej. Powstańcy z innych oddziałów zwracali w czasie Powstania Warszawskiego uwagę na to, że żołnierze z plutonu Głuchoniemych byli wyjątkowo sprawni, byli wyjątkowo wysportowani. Nie tylko na pracę konspiracyjną kładziono nacisk, ale również na ogólną sprawność ruchową, która miała przydać się w przyszłości w czasie walki z okupantem. Czym zajmowali się głusi w czasie tej działalności konspiracyjnej do wybuchu powstania? Ponieważ osoby głuche miały specjalne legitymacje, nosiły na swoich rękawach taką opaskę z napisem Taubstumme, czyli głuchoniemy. Patrole niemieckie, żandarmeria traktowały tych ludzi trochę w inny sposób. Oni nigdy nie byli zatrzymywani przez żołnierzy niemieckich, bo żołnierzom niemieckim nie mieściło się w głowach, że są to żołnierze polskiego podziemia. Byli w głębokim błędzie, bo właśnie te osoby zaprzysiężone,
działające w strukturach Armii Krajowej, byli znakomitymi kurierami, byli znakomitymi łącznikami. Przewozili dokumenty, przewozili rozkazy, przewozili także broń. Także ich rola w tych trzech latach okupacji, odkąd się zaangażowali od lipca 1941 roku, była rzeczywiście ogromna. Nadchodzi 1 sierpnia, 17 godzina, wybija godzina W. I teraz, kiedy wybuchło powstanie, powstał wtedy 1107 pluton głuchoniemych, którym dowódcą został sierżant Edmund Malinowski. Cały pluton głuchoniemych liczył około 50 osób, z czego przyjmuje się około 30 to są osoby niesłyszące. Dziewiątego sierpnia pluton głuchoniemych został podzielony na dwie grupy. Pierwsza, o charakterze bojowym, składała się z 10 osób, natomiast druga, pełniąca funkcje pomocnicze, z pozostałych członków. Podporucznik Jabłoński w swoich wspomnieniach tak zachował to wydarzenie. Od tej pory pełnili służbę wartowniczą na wyznaczonych posterunkach. Ze względu na szczupłą ilość broni otrzymali karabiny każdorazowo przed pójściem na posterunek. Byli niezwykle karni. Można było ich gotowość i dyscyplinę stawiać za wzór innym żołnierzom Armii Krajowej. Pluton Głuchoniemych na czas powstania został przypisany do batalionu Miłosz, do kompanii Redy. Teren ich działania to było Śródmieście, to był Plac Trzech Krzyży, to były okolice. Teren trudny, dodajmy, ponieważ była to tak zwana dzielnica niemiecka. Tu chciałbym jeszcze dodać, że do powstania przystąpił również mój ojciec. Nie uczestniczył w bezpośrednich walkach gdzieś na barykadach, natomiast służył jako wyszukujący gołębiarzy na dachach budynków, to znaczy tych snajperów niemieckich, i służył w kompanii wartowniczej. Z moim ojcem Marianem mieszkała u nas Halina Jaworska, która uciekła z Wołynia przed mordami UPA. Również z ojcem ona udała się na Plac Trzech Krzyży, ale ją z kolei przyjął Edmund do swojego oddziału i służyła u niego jako łączniczka.
Pod dowództwem Edmunda Malinowskiego pluton głuchoniemych aktywnie uczestniczył w wielu działaniach, m.in. w zdobyciu Soldatenheimu, domu żołnierza, znajdującego się w gimnazjum imienia królowej Jadwigi. Dodatkowo zdobyli budynek Imki oraz brali udział w licznych starciach z Niemcami w trakcie pełnienia służby wartowniczej. Za swoje zasługi Edmund został awansowany na stopień podporucznika i uhonorowany Krzyżem Walecznych. Przeszło kilka takich historii do legendy. Jest opowieść przytoczona, opowiedziana przez innych powstańców, kiedy było jedno z bombardowań i oddział się rozpierzchł. Część osób pełnosprawnych pobiegła w jedną stronę, a niesłyszący wiedzeni jakimś instynktem, pamiętajmy, że osoba głucha nie słyszy, natomiast pewne inne zmysły są u niej wyostrzone. No i mówiło się właśnie, że te osoby z plutonu głuchoniemych miały ten niezwykły instynkt. Kiedy ta część oddziału pobiegła w jedną stronę, wszyscy zginęli, to wszyscy niesłyszący pobiegli w drugą stronę i wszyscy w komplecie przeżyli to coś niezwykłego. Kalectwo, które ich spotkało, w tym wypadku okazało się, nie chciałbym nadużywać tego słowa, ale pewnym darem. W tych konkretnych warunkach to był dla nich dar, który pozwolił im zachować wewnętrzny spokój w okolicznościach, które najbardziej opanowanych słyszących wytrącały z równowagi. Bilans powstania warszawskiego dla plutonu głuchoniemów był niesamowity. Wszyscy oni, wszystkie te osoby niepełnosprawne, te dzisiaj się przyjmuje 34 osoby. 34 osoby przeżyły powstanie. To jest rzecz niewiarygodna. 2 października, koniec powstania, poddanie się. Większość osób z plutonu głuchoniemych podaje się za ludność cywilną i wychodzi z tąże ludnością do Pruszkowa i dalej. 9 z powstańców plutonu głuchoniemych na czele z Mundkiem, Edmundem Malinowskim, idzie do niewoli niemieckiej. Trafiają do obozu w Sandbostel. Wtedy oficerowie niemieccy mówią, jak,
walczyliście z nami, byliście powstańcami i byliście niepełnosprawni, to jest rzecz niewiarygodna. W ogóle w dziejach II wojny światowej nie było drugiego takiego oddziału z osobami niepełnosprawnymi, osobami, które pełniły, można powiedzieć, pełnowartościową, stuprocentową służbę na froncie w czasie walk powstańczych. Edmund Malinowski przebywał w niemieckiej niewoli do momentu wyzwolenia Oflagu przez wojska angielskie. Następnie przebywał czasowo w obozie przejściowym w Oberlangen. W 1945 roku Edmund Malinowski powrócił do Polski i osiedlił się na Wybrzeżu, wynajmując mieszkanie. Pod koniec tego samego roku podjął się zarządzania gospodarstwem ogrodniczym w Gdańsku-Oliwie przy ulicy Opackiej 8, gdzie wspólnie z żoną uprawiał kwiaty oraz warzywa. Po powrocie z niewoli Edmund wrócił z manaszką i widelcem i łyżką taką składaną. I często byłem świadkiem tego, jak żona Maria podawała obiad, to Edmund odsuwał talerz i powiedział: proszę mi w menażce podawać zupę. I dosyć często jadł z tej menażki. W latach 1945-1954 Edmund Malinowski pełnił funkcję zarządcy cmentarza w Gdańsku-Oliwie przy ulicy Opackiej. Po osiągnięciu wieku emerytalnego w 1964 roku przeszedł na zasłużony odpoczynek od pracy zawodowej. Zmarł 5 czerwca 1980 roku w domu rencistów w Gdyni Redłowie. Jego miejsce spoczynku znajduje się na cmentarzu Gdynia Witomino. Był człowiekiem bardzo otwartym, był bardzo kontaktowy. Mieliśmy bardzo dużo wspólnych tematów, ale muszę przyznać, że unikał spraw związanych z wojną, unikał spraw z niewolą. Jakoś nie tylko on, ale pozostali bracia jakoś nie chcieli na ten temat nic mówić. Próbowałem po kilku latach coś od niego wydobyć, żeby coś wspominał. Powiem szczerze, naprawdę nie chciał. Chyba mi się wydaje, że dlatego, że to były czasy komunistyczne, zarówno mój ojciec, brat mego ojca Piotr czy Edmund, może obawiali się tego, że jak oni mi coś za dużo powiedzą, a ja, jak to można powiedzieć, wyklepię gdzieś, gdzie nie potrzeba, i potem oni by mieli w związku z tym mieć jakieś kłopoty. Wielu powstańców głuchych, podobnie jak wielu powstańców słyszących, dosyć mocno rozczarowało się do tej nowej rzeczywistości, którą zastali w Warszawie po II wojnie światowej. Postać Edmunda oraz jego podkomendnych budzi podziw, choć wciąż pozostaje mało znana. Przez wiele lat pamięć czy upamiętnienie plutonu głuchoniemych walczącego z takim oddaniem, z takim bohaterstwem w Powstaniu Warszawskim nie była upamiętniona, tak jak całe powstanie. W czasach PRL-u z trudem pamięć, świadomość, mówimy tutaj o stronie rządowej, nie o tym, co sami ludzie robili, żeby upamiętnić pamięć powstania czy powstańców. Taka sama sytuacja była wobec plutonu głuchoniemych czy ich dowódcy.
w roku 2015 na terenie Instytutu Głuchoniemych powstał duży kamień, duży pomnik, gdzie są wypisane 34 nazwiska wszystkich żołnierzy głuchych, którzy brali udział w powstaniu. Niektórzy nie walczyli w plutonie Głuchoniemych, walczyli w innych formacjach. Tutaj są zebrani w jednym miejscu, możemy tam odczytać ich nazwiska na dużym, okazałym pomniku, który warto w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży odwiedzić. Jeśli chodzi o pamięć o Edmundzie Malinowskim, do czasu przełomu, bym powiedział do 1989 roku, ukazywały się tylko krótkie wzmianki na temat plutonu Głuchoniemych. Dopiero po 1989 roku można było coś na ten temat więcej pisać. Między innymi sprawą zainteresował się też Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych, zaczął zbierać informacje. Opiekę nad grobem Edmunda sprawowali członkowie jego rodziny. Jednak gdy i oni zmarli, miejsce to stało się zagrożone likwidacją, o czym przypadkowo dowiedział się pan Mieczysław. To mną wstrząsnęło. Szczęśliwie miałem znajomego, mieszkającego w Gdańsku, pana Adama Chlebowicza, do którego napisałem w tej sprawie. I pan Adam powiedział, bardzo chętnie się zajmę tym. Zadzwonił do mnie kiedyś pan Mieczysław Malinowski, osoba, z którą się poznałem przy okazji właśnie Wołynia, pomocy Kościołowi katolickiemu na wschodzie, i poprosił o pomoc w znalezieniu nagrobka swojego stryja na cmentarzu Witomińskim w Gdyni. Pojechałem tam, trochę to trwało, te poszukiwania. Udało się znaleźć na takim skraju, można powiedzieć, cmentarza, który jest duży, rozpościera się na wzgórzach. Udało się dotrzeć do tego nagrobka. I wspólnie z nim zaprojektowaliśmy pomnik. Ten nagrobek wygląda dzisiaj imponująco z tą biało-czerwoną flagą, z polską alczącą. Już jak ten pomnik stanął na cmentarzu Gdynia Witomino, jak mówiłem, w dalszym ciągu nie byłem w stanie pojechać tam i pomyślałem, że ktoś musi się tym grobem opiekować. Przypadkowo wyszukałem w Gdyni
że istnieje szkoła dla dzieci z wadą słuchu. Napisałem list do tej szkoły, która, bym powiedział, w tempie błyskawicznym wręcz odpisała mi, że z wielką ochotą zajmą się pielęgnacją i opieką nad tym grobem. W 2014 roku na adres naszej szkoły przyszedł list. W treści tego listu została opisana historia Edmunda Malinowskiego. Skonsultowałam się z naszymi nauczycielami, z rodzicami, uczniami i wspólnie podjęliśmy decyzję, że podejmiemy się tego zadania. Pan Edmund Malinowski jest dla mnie cichym bohaterem Powstania Warszawskiego. Powtarzał zawsze, że nie musisz słyszeć, żeby walczyć z wrogiem. To próbuję powtarzać uczniom, których uczę na co dzień historii w szkole dla dzieci niedosłyszących w Gdyni. My co roku z koleżankami i z kolegami z klasy odwiedzamy jego grób, zapalamy słoniczek, kładziemy kwiaty, rozmawiamy o nim i sprzątamy jego grób. To jest dla nich taka żywa lekcja historii, żywa lekcja patriotyzmu. Ja robiłam to nie tylko ze względu na wielki szacunek do bohatera i nie tylko dlatego, żeby kultywować jego pamięć, ale również miałam na celu korzyści, które płyną dla naszych uczniów z tego działania. Mianowicie praktyczna nauka historii, kształtowanie postaw obywatelskich, większa integracja dzieci słyszących i niesłyszących we wspólnej opiece nad drogą. No i oczywiście dowartościowanie dzieci niesłyszących. To był również mój cel. Co roku składałem kwiaty, zapalałem znicze i przez pewien czas miałem kontakt, ale potem wystarczyło, że tylko patrzyłem na stronę internetową, jak młodzież składa kwiaty, jak na stronie swojej szkoły opisują to wszystko. W związku z tym uznałem, że znalazłem odpowiednich opiekunów nad tym grobem Edmunda. Historia niesłyszących powstańców jest żywa również w Kaliszu, w placówce szkolno-wychowawczej noszącej imię plutonu głuchoniemych AK. Jesteśmy placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej. Istniejemy na terenie Kalisza od 1996 roku. Decyzją całej społeczności placówki, rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników ośrodka podjęliśmy decyzję, że naszym patronem zostanie pluton głuchoniemych AK, bo on jest najbliżej związany ze specyfiką naszej placówki i był po prostu najbliższy sercu naszych wychowanków. Co roku obchodzimy święto naszego patrona i pamiętamy o tych wszystkich, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. Co roku również obchodzimy w ostatnim tygodniu września Święto naszego patrona, związane jest to z Dniem Niesłyszących i z ostatnimi dniami Powstania Warszawskiego. W ramach przygotowań do nadania imienia nasza młodzież wraz z nauczycielami wielokrotnie była w Warszawie. Tam zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, po którym oprowadzali nas niesłyszący bohaterowie tego powstania. Zwiedziliśmy Muzeum Miasta Warszawy, byliśmy w Instytucie Głuchoniemych oraz w PZG w Warszawie. Te kontakty, przede wszystkim kontakty z fantastycznymi ludźmi, pozwoliły nam zebrać mnóstwo pamiątek związanych z plutonem głuchoniemych AK. Dzięki ich życzliwości dzisiaj w ośrodku mamy salę pamięci, w której są zdjęcia, legitymacje, różnego rodzaju dokumenty związane z członkami plutonu głuchoniemych AK. 23 maja 2012 roku
odbyło się uroczyste nadanie imienia naszej placówce. Lecz zanim to nastąpiło, ponad rok przygotowywaliśmy się do tego procesu. Efektem naszych działań związanych z przygotowaniem się do nadania imienia były różnego rodzaju wytwory naszych wychowanków. Szczególnie bliski jest nam komiks wykonany przez Piotrka Kwiecińskiego, który do dzisiaj znajduje się w naszym ośrodku. Do dzisiaj możemy go oglądać w wersji papierowej. Myślę, że on jest niesamowitą lekcją historii, która potrafi zainteresować dzieciaki i młodzież i jest stworzona w przystępnym dla nich stylu. Myślę, że to jest dobry kierunek, żeby także inne szkoły w Polsce zastanowiły się, pomyślały, warto mieć takiego patrona w swojej nazwie. Wspomnienie tych bohaterskich czynów sięga poza granice Polski. Sam Edmund Malinowski został uhonorowany na obecnej Ukrainie, na Wołyniu, w Kiwercach, w swojej rodzinnej miejscowości, w tamtejszym Muzeum Krajoznawczym stanął pomnik, po piersie okazała twarz Edmunda Malinowskiego z podpisem, z jego pseudonimem, więc to jest taki powód do chwały dla miejscowych Polaków, ale także świadomości miejscowych ludzi, że taka wybitna, niekonwencjonalna postać tam się urodziła i tam mieszkała. Do Kiwerec wyruszyliśmy w grudniu, w czasie największych śnieżyc. Finalnie udało się dotrzeć, rzeźba dotarła w nienaruszonym stanie. Wystawka była otwarta w grudniu 2022 roku. Wystawę otwarto w grudniu 2022 roku, w jednym z najbardziej trudnych momentów dla naszego kraju. W trakcie przygotowań do tego wydarzenia ogłoszono alarm lotniczy, co nieco opóźniło nasz wernisaż. Jednak z ogromną radością zauważyliśmy, że mimo tego zagrożenia wiele osób przybyło na naszą uroczystość. Niezważajući na taką niebezpieku i czymalo ludzi zawitali na naszą taką podieję. Spotkaliśmy się i Polacy, i Ukraińcy. Była to też okazja do tego, by można było wspólnie przełamać się opłatkiem, zaśpiewać kolędy. Był to taki polski akcent na tych terenach. Rozmawialiśmy o historii Edmunda Malinowskiego, wręczyliśmy wszystkim publikacje, odsłonięliśmy rzeźbę, a także zaprezentowaliśmy wystawę. Dużo symboliczne jest to, że... To niesłychanie symboliczne, że w chwili, gdy ogłosiliśmy, że wystawa będzie nosiła tytuł Kiedy serce bije głośniej od bomb, to wtedy nasze serca były naprawdę głośniejsze niż alarmy, niż bomby za oknem. Głośniejsze niż trwogi i bomby za oknem. Całość wydarzenia miała bardzo ważny aspekt symboliczny, ponieważ w trakcie trwającej na Ukrainie wojny. Obecnie postać Edmunda Malinowskiego ma ogromne znaczenie dla społeczności Kiwerc, stanowiąc inspirujący przykład bohaterstwa oraz heroicznych czynów w obliczu trudnych czasów wojny. Ta symbolika nadaje mieszkańcom Kiwerc przekonanie, że ich własne działania także mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zwycięstwa w dzisiejszym konflikcie. Pamięć o bohaterze jest wciąż żywa wśród lokalnej społeczności, również dzięki inicjatywom podejmowanym przez członków parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kiwercach oraz Stowarzyszenia Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej. Edmund Malinowski łączy w sobie wiele cech społecznika, wojownika, bohatera, nauczyciela, o czym za chwilę Paweł nam opowie. Tytuł książki Gdy serce bije głośniej od bomb, nie pojawił się przypadkowo. To, że ci ludzie nie słyszeli wybuchu bomb, to dodatkowo pokazuje ich charakter i odwagę. W 2023 roku przygotowano identyczną wystawę i rzeźbę jak te w Kiwercach. Trafiły one do szkoły zajmującej się opieką nad grobem Edmunda. Są tam eksponowane do dziś. Aktualnie znajdujemy się przed dworem Lachertów w Ciechankach. Odbywa się tutaj plener mojej pracowni ceramiki. Przyjechałem tutaj z kilkoma studentami, aby właśnie tą rzeźbę Edmunda Malinowskiego wypalić. Proces taki
twórczy to polega tak bardzo klasycznie, czyli jest to forma jakiegoś szkicu małego wcześniej, to było konsultowane, po czym obraliśmy skalę tej rzeźby, została zbudowana, wyrzeźbiona właśnie w skali ponad 70 cm, a więc wyrzeźbiłem ją z gliny klasycznie, potem zrobiłem formę i potem został zrobiony odcisk z gliny ceramicznej. Potem on sobie powoli schnie, potem przychodzi jeden wypał biskwitowy, tu ją będziemy palić po raz drugi. W piecu tak zwanym węgierskim, który jest budowany z cegły szamotowej, zasypywany koksem. Ciekawostką jest w tym piecu to, że on się pali od góry. Wieczorem, w nocy, kiedy już jest ciemno, on bardzo pięknie świeci. On, jak Państwo zobaczycie na zdjęciach, te przerwy między cegłami, te przestrzenie, które najpierw powodują powiew wiatru, żeby ten ogień żarzyć w tym koksie, one potem świecą, czyli cały piec nagrzany jest do temperatury 1200, a może nawet i do 1300. I on bardzo pięknie w nocy świeci, robi się taka piękna choinka z tego. Tak jak wspomniałem, konstrukcja pieca jest stożkowa, zbudowana z cegieł, ruchoma, a więc jak ten piec się wypali, czy ten koks się wypali, wypalimy tą rzeźbę, to potem ten piec jest rozbierany, cegłę można użyć do następnej budowy. Продовж цього року, коли була експозиція, виставка... В біжанцем року розширилишми виставу, посвячену Едмундові Маліновському, о експозиції, указуючи współczesних охотників oraz актуальні видаження тривоючої війни російсько-української. Wielu odwiedzających zwróciło szczególną uwagę na kolekcję poświęconą Malinowskiemu i często zadawali pytanie, jak te dwie tematycznie różne dziedziny są ze sobą powiązane. W odpowiedzi podkreślaliśmy ogromne znaczenie tego przykładu. Stanowi on wyjątkowy symbol ludzkiego bohaterstwa, gdy jednostka stawia dobro wspólne ponad własne bezpieczeństwo, życie czy też interesy ekonomiczne lub polityczne. To skłania nas do refleksji nad znaczeniem, jakie przyjmuje pojęcie służby publicznej i społecznego zaangażowania w czasach militarnego kryzysu, takiego jak obecny wielki konflikt. Należy zrozumieć, że zwycięstwo nie jest rezultatem działań polityków, lecz efektem poświęcenia i determinacji zwykłych ludzi, którzy kładą interes publiczny, dobro swojego państwa i narodu ponad osobistymi korzyściami. Właśnie dlatego postawa i przykład Edmunda Malinowskiego pozostają tak istotne i inspirujące, zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla turystów odwiedzających nasze muzeum. Swojego narodu stawiać ponad swoje. Tomu pozycja i przykład Edmunda Malinowskiego jest doволі ważnym i ciekawym dla miejscowych odwiedzaczy, w ogóle dla turystów, którzy zachodzą w muzeum. Rodzinna atmosfera związana z tradycjami, historią i szacunkiem do wspólnoty stanowi fundament, na którym buduje się silne więzi patriotyczne. To w rodzinie kształtują się fundamentalne wartości, które później wpływają na postawy obywatelskie i zaangażowanie w życie społeczne, tworząc solidną podstawę dla rozwoju patriotyzmu. Wszystkie dzieci familii Malinowskich brały udział w walkach o wolność i niepodległość Polski. Ojciec, jak i matka przekazywali swoim dzieciom bardzo mocne wartości. Dawali im poczucie polskości, pomimo tego, że to były jeszcze czasy, kiedy w szkołach uczono tylko i wyłącznie języka rosyjskiego. No, nauka polskiego, bądź też pielęgnowanie tej tradycji nie było ani mile widziane, ani nie było bezpieczne. Stanisław był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. Wcześniej zaangażował się w działalność niepodległościową, służąc w Legionach Piłsudskiego. W okresie międzywojennym pracował jako kierowca. Zgodnie z przekazami rodzinnymi, brat Edmunda pełnił rolę osobistego kierowcy słynnego właściciela firmy cukierniczej Wedel. Piotr Malinowski, już jako 18-latek, zaciągnął się na ochotnika do marynarki wojennej. W okresie II wojny światowej został marynarzem statku Narwik. Tego słynnego, który został przekazany w 1942 roku Polakom. Marian Malinowski to trzeci z braci Edmunda. Prowadził działalność konspiracyjną, służąc w Armii Krajowej. Wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Siostra Edmunda Wacława też opuściła dosyć wcześnie Wołyń i pracowała jako stewardesa na statkach handlowych i pasażerskich. Po wybuchu II wojny światowej podjęła pracę w stoczni w Gdyni. W
tym czasie stworzyła się taka komórka ratująca zestrzelonych lotników alianckich. I między innymi ta komórka przesyłała tych uratowanych lotników do Szwecji neutralnymi statkami. W akcji tej brała też Wacława udział i w czasie takiej jednej wsypy została aresztowana i zesłana do Stutthofu. Przykład Edmunda i jego najbliższych ukazuje nam, że nawet w chwilach zwątpienia nie należy zatracić wiary w zwycięstwo i nie można zaniechać zmagań ze swoimi słabościami czy przeciwnościami. Edmund zapisał się w pamięci rodziny jako skromny i dobroduszny człowiek, mający pełną świadomość tego, co w życiu ma rzeczywiste znaczenie. Można go potraktować jako wzór wszelkich cnót, ponieważ przez swoje życie cały czas pielęgnował miłość do ojczyzny. Jest takie mądre powiedzenie, że nikt nie rodzi się bohaterem. To prawda, bo zostać bohaterem to ogromny wyczyn. Ale takim niezwykłym człowiekiem, który zasługuje na to miano, jest Edmund Malinowski.